Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku Pucharu Widzów! I ruszamy z kolejnym konkursem. Dzisiaj Zakopane, no jak kurde, znowu to Zakopane, ja cię nie mogę. Nie mam szczęścia tego Zakopanego w tym tygodniu. Janko Mistrz rozpoczyna zmagania z Zakopanem. Stolicy Tatr i Janko Mistrz zaczyna. Sami ocencie, czy był to dobry skok, czy nie. Napiszcie w komentarzu. No i patch. Drugi, no zobaczymy, co tam patch ciekawego pokaże nam dzisiaj. Patch, uwaga, to powinien być dobry skok. Tuż, tuż, koło właśnie. Janko Mistrza, 124,5, lepsze noty. No i trzeci numer to jest Klix. Klix natomiast chciałby się na pewno lepiej pisać. I uwaga, kliks, kliks. Dobrze, bardzo dobrze wręcz bym powiedział. Noty, szkoda tylko not, ale 137 metrów robi wrażenie. Następnie jest Maciek. Uwaga, jak tam Maciek się zachowa nam? Oj nie, Maciek chyba będzie pierwszym pechowcem dzisiejszego konkursu. No raczej tak, 84 nota, no to ciężko, żeby ktoś gorzej skoczył. Szomix. Szomix. Szomix także, więc tutaj mamy już dwóch pechowców. No Szomix jeszcze awaryjne lądowanie. Czwarte miejsce, niewielka przewaga nad właśnie Maciekiem. Maciek. No i teraz Jacob. Jacob HD. Oj, Jacob będzie dobrze, będzie bardzo dobry skok Jacoba, piękny lot, 132,5, szkoda też not, ale za to końcowa nota 138 punktów, robi wrażenie, Mateusz Sport. Sport, troszkę jakby spóźniony ten skok, no i widać to na odległości, 122 metry, piąte miejsce. No ciężka sytuacja. Kuba 123. Kuba 123. Daleko. Brawo. Bardzo daleki skok. 131,5 metra. I jest prowadzenie 0,2 punktu przed właśnie Jacobem. No Jacob przez te noty jest drugi. No bo tak miałby jeszcze dodatkowe punkty za te noty. Water. Water, water, jeszcze dalej, 132,5 metra, wyższe noty i nota powyżej 140 punktów stała się faktem, a mamy dopiero 9 skoków, 10 Dawson, no niewiarygodna sytuacja, co tu się dzieje w ten weekend w Zakopanem. Najpierw w drużynówce naprawdę totalne odległości, później indywidualny konkurs to samo. A dzisiaj mamy Puchar Widzów i także mamy dalekie skoki. Dawson na czwarte miejsce wpiął się. No i następny jest Polski Ziom. No zobaczmy, ile Polski Ziom sobie tutaj skoczy. No wydaje się, że będzie to dobry skok. Jest dobry skok, ale czegoś brakowało. Szóste miejsce w efekcie dla Polskiego Zioma. No i następny Daniel Groński. Daniel Groński. Uwaga, Daniel. Daleko, daleko. Jest dobrze. Bardzo dobrze, wręcz bym powiedział. Piąte miejsce. I druga seria pewna, co daje notę piękną. No. I teraz Nek. Oj, Nek, ty to lubisz, kurde, wygrać konkurs, a później zniknąć. No i proszę bardzo, kolejna sytuacja, 11 miejsce tym razem. Ciężko. Następny Patryk Ronaldo. Zobaczymy, ile tutaj Patryk skoczy. Patryk Ronaldo, uwaga, no tak, na awans. 8 miejsce, jest, spokojnie. I Kapi. Kapi. 15 numer startowy. Środek stawki jak na razie dla Kapiego. No ale troszkę lepiej musi skakać, jeżeli chce tutaj coś więcej ugrać w tym sezonie. No ale na razie jest ósmy. Janko.
Janko z bardzo fajnego kraju, Kazachstan. No, ale to jest krótko, niestety. 14 miejsce. No. Na razie tutaj cieńko to widzę, Bledrow. Oj, Bledrow też. On też nie ma coś szczęścia w tym sezonie. Po raz kolejny zresztą. 17 ostatnie miejsce dla Bledrowa. No, myślałem, że gorzej nikt nie skoczy, a tu proszę. Jednak się da. Peca. No i Peca będzie chyba przyzwoicie? Tak, nawet bardzo przyzwoicie. Ale 8 miejsce. No, widać tutaj będą ciekawe wyniki. No i Nigerson, no tak nie da, tak na tyle konkursów, kurde, stawał na podium, a tutaj jedna wpadka i proszę bardzo, co się stało z Nigersonem. No ale tutaj widzę już wraca do dobrej formy, 7 miejsce Nigersona, więc z drugiej serii go zobaczymy. I to nie ja. To nie ja skaczę, żeby nie było, że to nie ja, to nie ja. I uwaga, to nie ja. Będzie awans? 12 jest awans. No więc spokojnie. W drugiej serii go zobaczymy. No i następnie Zbyku 098. Startuje z 21 numerem startowym. I Byku. Zobaczymy ile Byku. Będzie coś. No, 8 miejsce. To wszyscy tak na 8 miejsce wpadają, tutaj widzę. Nie chcą za cholerę wpaść do pierwszej trójki. No i Zdzichu Wiadro. Zdzichu Wiadro, też tak w jedną dziurę wszyscy, 7 miejsce. Razem z Nigersonem właśnie. No i Szarik 102. Też jestem bardzo ciekaw, jak ten konkurs się zakończy, kto tutaj będzie najlepszy. Ale na razie skupienie 100% na skokach, które oddaje. Szarik 102, krzywe wyjście z progu było, no i w efekcie 12 dopiero miejsce razem z Kapim. Po 127 metrów. Michał 07. Na razie szału nie ma, powiedzmy sobie szczerze, i nadal nie będzie. Czy będzie awans w ogóle? 17 jest, ma awans. No ale to takie znowu na samym końcu. Hakelberg. Łotysz. Oj, Hakelberg chyba dzisiaj będzie spadek w tej klasyfikacji generalnej. Bo 22 miejsce nie daje awansu. Właśnie chyba Nekowi dał ten awans. Więc Nek może się cieszyć, bo będzie druga seria, będzie szansa na poprawę. Jakub Piekarski. Jakub Piekarski. 129. 129,5. 10 miejsce razem z polskim ziomem. No i następny jest Miraz. Gibraltar, którego skrótu nadal nie znamy. Miraz. Nie ma szału. 16 miejsca. Środek stawki można powiedzieć. No i Kefi. No już naprawdę niewielu nam tu zostało do zakończenia pierwszej serii, a nadal nie wiemy, kto będzie prowadził po tej pierwszej serii, a kto jeszcze jest w stanie odpaść. 22 Kefi raczej ma spokojny awans do drugiej serii. I Fafi 889. I będzie skok na awans. 22 również. No więc awans ma, ale nic poza tym. Makuch Oski. Oski. Będzie dobrze, będzie dobrze. Bardzo dobrze. No w końcu ktoś skakuje na to podium. Drugie miejsce. Water nadal prowadzi, o proszę. No i teraz Lewy, 31 numerem startowym. Wisła czołówka, a dzisiaj czy będzie w drugiej serii? No na to nie wygląda. 27 miejsce w tej chwili. Więc musi czekać, czy ktoś się jeszcze tu pomyli. Janko właśnie awansował chyba dzięki temu. No i teraz Janusz z nosem. Zobaczmy, co on tutaj wyczyni. No też nie będzie szału, ale raczej awans będzie miał.
skacze za tą czerwoną linię, 22 miejsce, będzie musiał w drugiej serii sporo odrabiać najlepszych. Marek Płonka. Marek Płonka daleko! Czyżby to było prowadzenie? Trzecie miejsce! 131,5 za krótko mimo wszystko. Pół punkta tylko za Makuchowskim razem z Kubą 123. No i teraz SK. Cały czas jest w czołówce. I uwaga, SK, ile będzie? Daleko. Więc jest w dobrej formie. Siódme miejsce. Właśnie reprezentacja Tunezji. No i Boberek kończy to wszystko. I będziemy wszystko wiedzieć po tej pierwszej serii. Będzie chyba dobry skok nawet Boberka. Na prowadzenie? Chyba nie. Trzecie miejsce Boberek, więc tutaj mamy trzech na trzecim miejscu. Kuba 123, Marek Płonka i Boberek. Prowadzi po pierwszej serii? Niespodzianka? Myślę bardzo duża. Water, drugi Makuchowski, trzeci właśnie Kuba 123, Marek Płonka, Boberek. Później szósty Jacob HD, siódmy Dawson, ósmy SK, dziewiąty Daniel Groński, dziesiąty jest Kliks. No a piątka, która naprawdę dzisiaj nie wystąpi w drugiej serii, to jest Lewy, Hakelberg, Szomix, Maciek i Bledrow. Czekamy na drugą serię. No i właśnie się ona rozpoczyna, Janko rozpoczyna tą drugą serię konkursową. 119 w pierwszej serii. O, ho, 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 mówiłem, że się poprawi, a tu patrz. A tu niespodzianka. No ta nie będzie ta wysoka, 160,3, więc tu za dużo punktów nie uzyskał. No i teraz Nek. On był 29 po pierwszej serii. Też bardzo krótki skok. No, ale tutaj będzie już lepiej. Troszkę na pewno. 127,5. No i nota od razu wyższa, 245,7. No i Kefi. 28 numer startował, 28 po pierwszej serii, który będzie po drugiej? Też chyba 28 albo 29. 29 jak na razie. No ale może ktoś jeszcze zepsuje. To się okaże. Fafi 889. Też jeden z czołówki, ale niestety w pierwszej serii troszkę zawiódł oczekiwania. I teraz drugie miejsce jeszcze za Nekiem jest, więc Nek się przesuwa. No i Mateusz Sport. 26 po pierwszej serii konkursowej. Ale krótki skok, więc będzie ostatni chyba, czy nie? Czwarte miejsce jest przed Janko, więc tutaj Janko nadal ostatni. No i Janusz z nosem. Oj, będzie daleko teraz. Brawo. No taki skok w pierwszej serii trzeba było oddać. 131 to byłbyś w czołówce. No a teraz możesz odrabiać jedynie. Janko Mistrz. 24. I w drugiej serii także daleko. No troszkę spadł tutaj z wysokości. Ale drugie miejsce jak najbardziej dla niego. Czekamy na kolejnych. Michał 07 ze Szwecji. Grzebie w tej trzeciej dziesiątce cały czas. Można powiedzieć. No i teraz skok przyzwoity. 128,5 metra. Dobre noty, ale drugie miejsce mimo wszystko za Januszem z nosem jest. No i patrz. Był 22 po pierwszej serii. Więc to jego kolej. Będzie daleko, bardzo daleko, no. Może się dłużej utrzymać na tym prowadzeniu. Dobre noty. Szwajcar tylko 18,5 dał, ale ona odpada. Dostaje 3,19. No i prowadzi par ze sporą przewagą. No i następny jest to nie ja. Że około 132 trzeba tam skoczyć, żeby objąć prowadzenie, ale prowadzenie nie jest dla niego widać dzisiaj. Tylko spadek w klasyfikacji. Siódme miejsce dopiero to nie ja. No i kiepsko to wygląda. Miraz. 20 po pierwszej serii, może się poprawić, jak skoczy dobrze oczywiście, no i wygląda na to, że skok poprawiony, 125, teraz 128,5, mimo wszystko czwarty, za pierwszą trójką jest, no i Patryk Ronaldo, no tu już wkraczamy do drugiej dziesiątki,
Patryk Ronaldo stara się jak najdalej i drugie miejsce myślę będzie. Tak jest, tylko za patchem jest. Zapatrz. No i Capi. 17. Ale wiemy, że on potrafi się poprawić albo zepsuć, ale dzisiaj chyba się poprawi. Dzisiaj się poprawi w drugiej serii. Świetny skok, 134,5 metra, bardzo wysoko oceniony. I nota powyżej 270 punktów już jest jego. No teraz może patrzeć, co zrobią przeciwnicy. Szarik 102 jako pierwszy. Oj, Szarik 102, chyba tej skoczni nie polubiał od początku. Kolejny taki skok. Nie za bardzo, 12 dopiero miejsce. Kiepściuchno. No i Peca. On był 16 po pierwszej serii. I też spóźnił skok, ale jakby troszkę lepiej to wyglądało od poprzedników. Nie. Jednak nie. 10 miejsce dla Pecy. Nadal na prowadzeniu Kapi. No i skacze polski ziom. 11 numerem startowym startował w pierwszej serii. Teraz może być daleki skok, będzie dobry skok, będzie bardzo dobry skok, powinno być drugie miejsce. I tak też jest, tylko za Kapim jest polski ziom. Dobre dwa skoki, no i następnie jest Jakub Piekarski z Bangladeszu. Jakub Piekarski, daleko, prowadzenie, może. Jest prowadzenie, 274,3. Wyprzedza Kapiego w końcu jakiś skoczek. No i byku 0,98. Pechowa trzynastka, oby nie. Albo może być i pechowa, choć ten skok za krótko mimo wszystko. Szóste miejsce jest, ale to jest poniżej chyba oczekiwań. No i jedenasty był Nigerson, więc to jego czas. Nigerson. Prowadzenie. No, Nigerson chce wrócić na właściwe tory i robi wszystko w stronę tego. Zdzichu wiadro. Także był 11. O, jak zwykle, krzywe wyjście z progu, zdzichu wiadro. Ale skok daleki, ale chyba nie wyprzedzi mimo wszystko Nigersona. Trzecie nawet miejsce. Jeszcze za Jakubem Piekarskim. No i Kliks. On był 10 po pierwszej serii. Ma szansę skoczyć tak dobrze. Jak w pierwszej serii? No chyba tak, ale prowadzenia z tego nie będzie. Trzecie miejsce wyprzedza i zdzichu wiadro, mimo że skoczył 2 metry bliżej, to miał lepsze noty. No i teraz Daniel Groński. Także świetna odległość pierwszej serii pozwoliła mu na taką wysoką lokatę przy naprawdę dobrych ocenach. No i teraz jakby skoczył daleko, to mógłby objąć prowadzenie. Ten skok jest na trzecie miejsce. No różnica tutaj nadal jeszcze jest do Nigersona, który nadal prowadzi. No i skacze SK. Też faworyt można powiedzieć. Ale w drugiej serii chyba zepsuł ten skok SK. Zepsuł, spóźnił i jeszcze noty będą kiepskie. Dziesiąte miejsce SK. No troszkę zawiódł. No i teraz Dawson. On skakał przecież jednym z tych pierwszych numerów. A jest na siódmym miejscu. Dawson. No drugiej serii już nie ma tak daleko. Ale ósme miejsce w tej chwili dla niego. No i Jacob HD. Szóstym numerem startował, jest szósty po pierwszej serii. I na pewno nie obraziłby się, jakby skończył szósty. Ale on może skończyć jeszcze wyżej. Powinno być prowadzenie. Jest prowadzenie przed Nigersonem. Jacob HD. No i teraz Kuba 123. On był trzeci po pierwszej serii. Mamy trzech zawodników przecież na trzecich miejscach. No i teraz każdy skok będzie się liczył jak walka o złoto. I Kuba 123 chyba ją wygrał na razie. Tak jest, prowadzi. Teraz Marek Płonka. On był trzeci także po pierwszej serii. Ale drugiej serii na pewno nie skończy jako trzeci. Trzecia dziesiątka chyba cię wita dzisiaj. 20, tak jest, a jeszcze przecież zostało ich tutaj trzech, więc Boberek. No, lider, nie zapominajmy, na razie całego cyklu. Oj, 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 ale w drugiej serii zepsuł. No, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Tu trzeba uważać. 26 dopiero Boberek, więc też na samym końcu skończy. No i teraz Makuchowski.
Ma szansę na bardzo dobry wynik Makuch i zobaczymy, czy sobie poradzi z tym. No, Makuch będzie podium, chyba nie będzie, zabraknie tutaj. Dziesiąty dopiero Makuchowski, no szkoda. No i został ostatni Water. Kuba 123 czy Water? O, to jest pytanie. Który z nich dzisiaj wygra? No, Water na pewno nie wygra, zepsuł ten skok. Padnie też chyba do trzeciej dziesiątki. 20, więc jest drugie dziesiątce Water. A wygrywa to wszystko dzisiaj Kuba 123. Drugi jest Jacob HD. Trzeci Nigerson, który wraca na laury. Czwarty Jakub Piekarski. Piąty Daniel Groński. Szósty Kliks. Siódmy Zdzichu Wiadro. Ósmy Kapi. Dziewiąty Polski Ziom. Dziesiątkę zamyka Makuch Oski. Tak to w tej chwili wygląda. Popatrzmy na klasyfikację. Jeszcze popatrzmy na ostatnich trzech zawodników. Boberek 28, 29 Mateusz Sport i 30 zamyka Janko. Popatrzmy na klasyfikację generalną całego cyklu. Jak to wygląda? SK jest nowym liderem. Proszę bardzo, mówiłem, że nie da rady. A tu proszę, zaskoczył wszystkich. 1598 punktów. Drugi Janusz z nosem 1572,3, Makuchowski 1566,4. Tak wygląda pierwsza trójka. No dalej jest przecież Marek Płonka, piąty Jakub Piekarski, szósty Miraz, siódmy Fafi 889, ósmy Boberek. Tak spadł w generalce. Dziewiąty Kefi, dziesiątkę zamyka Michał 07. Brawo. Później jest Zdzichu Wiadro 11. No Nigerson jest na 13. miejscu, ale on przez ten jeden konkurs sporo stracił. No, musi odrabiać po prostu. Na ostatnich za to miejscach w tej chwili jest Janko Mistrz. On ma naprawdę niską notę i patrz, odrobił troszkę tutaj. Więc ta dwójka tutaj przewodzi na samym dole. No, ale ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o ocenie. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!